Jest nie niedziela, ale jest zielona poświata, a temat, temat dzisiejszego odcinka no jak najbardziej pasuje do naszej rozrywkowej serii, w której to dla celów czysto rozrywkowych wyszukujemy sobie w internecie przeróżne teorie, po to by poddać je analizie logicznej. Jednocześnie modląc się bardzo żywo, żebyśmy zdążyli dany odcinek wymitować, zanim politycy światowi zrobią coś, co sprawi, że dana teoria przestanie już być teorią i stanie się faktem, i tu apel do polityków: miejcie litość. Czy wy wiecie, jak dużo czasu trzeba poświęcić na wyszukanie w internecie jakiejś dobrej teorii do zielonej poświaty, a wy po prostu maszynowo, hurtowo sprawiacie, że one stają się faktem? Kiedyś taka teoria stawała się faktem, zwykle po 10 latach, 15. Potem po kilkunastu, kilku, po roku, po pół roku, a teraz to już tak po dwóch, trzech miesiącach. Czyli jest problem, bo nie można sobie nic wrzucić do zapasu, nie mówiąc już o częstotliwości. Kiedyś na rok to może jedna teoria okazywała się faktem, a teraz, a teraz to już po kilkadziesiąt miesięcznie. Drodzy Państwo, to miało być zabawne, co powiedziałem, ale ale problem jest niestety zupełnie realny. Coraz więcej teorii staje się faktem i to niestety nie takich fajnych teorii sympatycznych o krasnoludkach, sierotce Marysi, wróżce, wróżce, zębuszce czy świętym Mikołaju. Te niestety są nieprawdziwe. Coraz częściej prawdziwe stają się teorie dotyczące bardzo okropnych rzeczy, które... Politycy nam szykują i niestety już zaczęli wdrażać. I dziś będziemy sobie omawiać jedną z takich teorii, która jest bardzo mocno spogranicza. Bardzo mocno. Do tego stopnia, że część tego, co w tej teorii się znajduje, jest stuprocentowym faktem, a tylko część jest teorią. Mimo wszystko omówimy to sobie w Zielonej Poświacie, razem za Amonem z... Artykułu jego w strefie 44 pod tytułem Zbliża się wielki reset, ale kto tak naprawdę stoi za tym mrocznym planem? Bo, drodzy Państwo, wielki reset, zwany też Great Reset. To jest fakt. Ogłosił to w swojej książce pod takim właśnie tytułem: The Great Reset szef Światowego Forum Ekonomicznego, w skrócie WF, pan Klaus Schwab. To ten, którego główna współpracownica napisała ten słynny esej. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Ten, na którego zlot w Davos co roku przyjeżdżają politycy światowi, by być tam publicznie poniżani i podkazywać coś, co można by nazwać wierno poddaństwem. Przykład, pan prezydent Duda, który na panelu został publicznie zgaszony niczym dzieciak, słowami, które można by sparafrazować jako ciszej Andrzej, bo pan redaktor chce coś powiedzieć. Wyobrażacie sobie? Do prezydenta rzekomo suwerennego państwa publicznie zwrócić się w sposób... Pogardliwy, żebyś siedział cicho, bo jakiś tam redaktor z jakiejś gazety chce coś powiedzieć. No, nie do pomyślenia, drodzy państwo. No chyba, że uznamy za prawdziwą teorię, że politycy suwerenni to są tylko przed narodem, który na nich głosował, a tak naprawdę to mają pewnych mocodawców, których się boją i w, w stosunku do nich są całkowicie posłuszni. Przypomnę jednak, zanim zaczniemy, że teorie jest to seria czysto rozrywkowa, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Teorie są przytaczane dokładnie tak, jak przytaczone są one w internecie, w tym wypadku na stronie strefa44, po to, żebyśmy mogli poddać je analizie logicznej. I tu należy bardzo mocno wskazać, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być Prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, no to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. To co? To jedziemy. Strefa 44. Zbliża się wielki reset. Oto. Reset, ale kto tak naprawdę stoi za tym rocznym planem? Autor Amon. Światowe Forum Ekonomiczne, w skrócie WEF, kierowane przez Klausa Schwaba, zapowiedziało przyspieszenie Realizacji agendy 2030. Tu już znowu trzeba zrobić przerwę. Agenda 2030 to jest fakt, bo nie jest żadna teoria. O agendzie 2030 możecie przeczytać sobie na stronach ONZ-u i jej założeniach, co ona nam niesie. I teoretycznie niesie nam samo dobro, na przykład zrównoważony rozwój. Czy zrównoważony rozwój może być czymś złym? Przecież równowaga jest czymś dobrym. Całe. Religie, systemy etyczne oparte na zasadzie yin-yang, czyli równoważenie się dobra i zła, przenikanie, równowaga wydaje się czymś dobrym. No, niestety nie w tym kontekście, jaki jest w agendzie 2030, bo zrównoważony rozwój to jest niestety bida z nędzą. Fit for 55, czyli masz być biedny dla dobra klimatu, a ta równowaga, która tam się znajduje, to chyba się po to znajduje, żeby ludzi denerwować, bo zrównoważony rozwój sprowadza się do tego, że my biedota, a biedota to każdy, kto nie jest super bogaty, ma być ograniczona w rozwoju yy, po to, że. Yy, w taki sposób, na przykład, że my mamy nie latać samolotami, nie jeździć samochodami, jeśli to niepotrzebne, a najlepiej to, żebyśmy byli uwięzieni w 15-minutowych miastach, które będziemy opuszczać tylko wtedy, gdy nam się pozwoli, po to, żeby bogacze tego świata mogli sobie latać swoimi prywatnymi odrzutowcami i dosłownie um, dosłownie um, um, Niszczyć, zatruwać planetę i dosłownie mieć głęboko w życiu innych ludzi. Czyli ten zrównoważony rozwój to jest trochę taka równowaga na zasadzie takiej. Ty będziesz jeszcze biedniejszy, ale bogacze będą jeszcze bogatsi, więc średnio to się zrównoważy. To jest Agenda 2030. Za planami agendy stoi budowa reżimu. Kontroli, w którym nie ma ani prawa, ani wolności. No, niestety, to rozumie się samo przez się, bo wiadomym jest, że im mamy większe dysproporcje społeczne, tym jest większe prawdopodobieństwo, że masy się zbuntują. Skąd się wzięła rewolucja francuska? Wielu ludzi mówi, że z, po z poczucia wolności, pragnienia republiki. Gówno prawda. Wzięła się z głodu i z biedy. Wzięła się z tego, że w Wersalu byli pioruńsko bogaci i tak bardzo odklejeni, że pawimi piórkami sobie drażnili podniebienie, żeby zwymiotować to, co przed chwilą zjedli, żeby móc jeść więcej. Obżarali się, wymiotowali, żarli dalej. Zupełnie jak na takim filmie. E, Boże, Hunger Games, czyli gry głodowe, nie pamiętam, jak to było po polsku. Wiadomo o jaki film chodzi. Tymczasem biedota, która była rozumiana jako wszyscy inni poza tymi bogaczami, no dosłownie przymierała głodem. A władza była tak odklejona, że jedna z czołowych postaci ówczesnej Francji, na pytanie, ale ty wiesz, że ludzie nie mają chleba do jedzenia, odpowiedziała: To niech jedzą ciastka. I stąd się, z tych dysproporcji wzięła się rewolucja francuska, podobnie zresztą jak większość innych. Niezławna kwarerysta, doszedł do władzy, bo Niemcy byli bardzo biedni i upokorzeni po traktacie wersalskim. Komuniści wzięli się z tego, że ludzie byli mocno uciskani przez tak zwaną burżuazję, nie? Skoro więc teraz te dysproporcje szukują nam dużo, dużo, dużo większe, to niestety muszą wziąć ludzi za buzię, bo jak nie, to ludzie się zbuntują. Oni o tym wiedzą. I dlatego wezmą nas za tą buzię, a przynajmniej będą próbować. Czy plany te to rzeczywiście tylko teoria spiskowa? Nie. Bo oni się z tym niestety nie kryją. Jeśli chcesz zrozumieć tajemnicę stojącą za agendą, musisz po prostu przyjrzeć się bliżej kulisom polityki. Tutaj całe szaleństwo jest właśnie prezentowane przed naszymi oczami jak rozwinięty dywan. Ponieważ polityka oparta na, na... gadze, tu jest, jest częścią planu. Jakkolwiek ciekawe, by to, ciekawie by to nie brzmiało. Chodzi o zniszczenie systemu federalnego, aby zastąpić go systemem rządu światowego. Świata bez granic, o którym pisze założyciel Fundacji Społeczeństwa Otwartego, pan George Soros, w swojej książce Wiek Błędu. Klaus Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego również dzieli się tymi fantazjami w swojej książce COVID-19 The Great Upheaval opublikowanej w 2020 roku. Dwie książki nie mogą kłamać. Nawet jeśli plany są różnie oceniane i interpretowane, pozostają te same. Nawet Ładnie pokolorowane słowa nie mogą tego zmienić. Przytłaczająca większość nadal nie może nic zrozumieć z terminem Agenda 2030, ponieważ plany stają się przejrzyste tylko krok po kroku, aby powoli yy, przyzwyczajać ludzkość do dramatycznych i bardzo ograniczonych, ograniczających wolności zmian. Tutaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że pan Klaus Schwab jest na tyle bezczelny, że ludzi, którzy cytują jego książkę, właśnie The Great Reset, gdzie nazwał COVID Window of Opportunity, czyli doskonałym czasem opatrzności, w którym to można zrobić Great Reset, czyli wielki reset, bo ludzie się zgodzą, a normalnie by się nie zgodzili. I że jak zacytujesz części tego, co pan Klaus Schwab tam mówił, te niewygodne dla niego, to on cię nazwie teoretykiem spiskowym. Rozumiesz? To jest trochę tak, jakby, nie wiem, ksiądz wywalał cię z lekcji religii zacytowanie Biblii. Co zresztą w moim, e, w moim życiu zdarzyło się parę razy. Ale to już taka mała dygresja. Jak to, co robił Mały Krzyś? Jak chciał wylecieć z lekcji religii, żeby mieć trochę czasu dla siebie? I wykorzystywał fakt, że księża, przynajmniej ten ksiądz, który uczył mnie religii w podstawówce, no kompletnie nie znał Biblii i potrafił wywalić za drzwi zapytanie. Proszę księdza, proszę księdza, ale Adam i Ewa mieli dwóch synów, w dodatku jeden z nich zabił drugiego, skąd się wzięła reszta ludzkości? No a w Biblii jest napisane, że był jeszcze Set, a potem jeszcze bodajże 50 innych synów i córek, którzy w dodatku potem rozpełzli się po uwaga istniejących już ludzkich miastach. No ale w tym momencie zaczyna się robić o tyle ciekawie, bo skoro te inne ludzkie miasta e, istniały, e, no to znaczy, że mm, jacyś ludzie tam byli, czyli to, jak to możliwe, że Adam i Ewa byli pierwsi, a jednocześnie były jakieś ludzkie miasta, do których oni mogli się udać? Drodzy Państwo, ale to jest temat na inną, in, in, inną teorię. Chodzi o zniszczenie, to już było. Według europosłanki Christine Anderson sfałszowana pandemia COVID była tylko próbą dla systemu kredytów Społecznych, który ma być zintegrowany z platformą 15-minutowych miast. Przemawiając do Enoch Times, Anderson powiedziała: Przepustka COVID była balonem próbnym, aby skłonić ludzi do wygenerowania jakiegoś kodu QR. Chcieliśmy tylko przyzwyczaić ludzi do tego. Teraz. Uderzają z tymi 15-minutowymi miastami. Nie popełnijcie błędu. Nie chodzi o wygodę. Chodzi o to, żeby mieć wszystkie potrzebne miejsca w, blisk w bliskiej odległości. I nie chodzi też o ratowanie planety. Tak przy okazji, 15-minutowe miasta muszą mieć kody QR, zanim będą mogły cię zablokować. Tutaj się nie zgodzę. Wystarczy im system rozpoznawania twarzy. Hmm. Eee. tyle. Anderson przytacza cytaty z nowego brytyjskiego prawa, które kładzie podwaliny pod blokadę klimatyczną jako kolejny krok w planie Światowego Forum Ekonomicznego dla wielkiego resetu. Oznacza to, że bez żadnych oznacza to bez żadnych wątpliwości, że 15-minutowe miasta są niezbędne do zablokowania populacji. Covid był tylko próbą generalną. Covid pokazał, że 30, może 40% jest gotowych przeciwstawić się likwidacji praw podstawowych i demokracji. To dobry znak, bo należy mieć nadzieję, że plany się załamią. Klaus Schwab przy, przynajmniej przyznał się do nieprzewidywalnych komplikacji w realizacji agendy z powodu pandemii korony, bo oczywiście nikt w jego szeregach nie spodziewał się tak wielkiego oporu. To Czego wielu jeszcze nie zrozumiało, to fakt, że wielki reset, reset to nie tylko wojna z ludzkością, ale także z tymi, którzy wciąż są u władzy, którzy, którzy, że tak powiem, kopią sobie grób, do którego pewnego dnia zostaną wepchnięci. Albo takiej może dziury jamy, którą pokazywano na okładce The Economist. Pamiętacie? Alicja w Krainie Czarów, Kot z Cheszer, te waluty wpadające do tej otchłani, prawda? Ciekawe to było. To, czego wielu jeszcze nie zrozumiało. to już było. W prostym języku oznacza to, że światowe forum ekonomiczne i ich elity rządzą rządzące są w zasadzie niczym innym jak pożytecznymi idiotami, którzy przez własną głupotę nie tylko niszczą swój kraj, ale także Piują gałąź, na której siedzą, bo według planów Agendy 2030 w przyszłości nie będzie już granic państwowych, przynajmniej nie na poziomie Unii Europejskiej. Kolejną ważną kwestią jest dehumanizacja w ramach agendy, która wyraźnie nabrała tempa wraz z pandemią korony. Zasadniczo chodzi tu o łamanie psychiki ludzi. Używane środki są podobne do tych stosowanych w obozach więziennych i ośrodkach reedukacyjnych. W rzeczywistości częścią strategii korony było złamanie psychiki i woli ludności, aby uczynić ją zgodną z planami przyszłej agendy, bez nadawania pozorów państwa autorytarnego, ponieważ, według oficjalnego oświadczenia, pozornym celem było zapobieżenie globalnej katastrofie. Myślę, że nie ma lepszego sposobu na ukrycie złych intencji, dlatego metoda pogotowia kryzysowego, czy to pandemicznego, czy klimatycznego, jest szczególnie atrakcyjna dla rządów państw demokratycznych. Izolacja, ciąg ciągłe noszenie maseczek, wydawanie poleceń z groźbą kary to techniki tortur, które to stosowano już w Guantanamo. To też jest bardzo ciekawe, właśnie, zakrywanie twarzy. Dehumanizacja poprzez pozbawienie twarzy to jest rzeczywiście jeden z elementów, który stosowano między innymi na niewolnikach, żeby nie byli traktowani jak ludzie, bo gdy nie byli traktowani jak ludzie przez społeczeństwo, no to łatwiej było ich traktować jak towar i dlatego na przykład właśnie ci handlarze, którzy przywozili tych nieszczęśników z Afryki, bardzo często zakładali im takie kagańce, które im Zasłaniały, zasłaniały twarz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydawanie bezsensownych poleceń. Nie tylko um, nie tylko um, nieludzkich, okropnych, ale bezsensownych. Um, jak na przykład zakaz wstępu do lasu, prawda? czy sama ta akcja z maseczkami, która już Urosła do rangi symbolu. Sytuacja, w której najpierw minister zdrowia śmieje się z ludzi noszących maseczki, po to, by za chwilę kazać nosić maseczki i, w, i wprowadzać system represji przeciwko ludziom, którzy tych maseczek nie nosili, łącznie z przemocą policyjną, prawda? Ale co najciekawsze i co jest szczytem, technologii łamania ludzi w więzieniu, to napuszczanie jednych na drugich, wmawianie ludziom, że ich niedola zależy nie od oprawców, tylko od współtowarzyszy niedoli. Wmówienie ludziom, że, te, że... na przykład mój preparat nie działa, jeśli ktoś inny nie przyjmie preparatu, albo twój preparat nie działa, jeśli ja nie przyjmę preparatu, o. To bardziej adekwatne. Wmówienie ludziom, że powinni nawzajem się kontrolować, czy noszą maseczki, i tak dalej, tak dalej, prawda? To wszystko przyniosło, powiem szczerze, no, oszołamiające efekty, prawda? E, ludzie sami siebie kontrolowali. System musiał być zasilony jedynie bardzo nie, w bardzo niewielki sposób z zewnątrz, ta represja policyjna. Czy Sanepidowska wobec nielicznych, którzy się sprzeciwiali, bo większość widziała, że coś jest nie tak, że nie da się powstrzymać komara przy pomocy siatki z drutu o, o takich oczkach, a mniej więcej to musiałoby się zdarzyć, żeby maseczki o bardzo w sumie, dużym splocie powstrzymały bardzo, bardzo małego wirusa. nie? Większość ludzi rozumiało, że minister zdrowia to mówił prawdę, ale w lutym, a nie kilka tygodni później, gdy kazał to nosić. Ale nosiła to dla świętego spokoju. Po to, żeby nie denerwować innych, po to, żeby nie wdawać się w dyskusję, po to, żeby nie być atakowanym przez innych ludzi. System a la kapo obozowy. W którym to więźniowie sami utrzymują w cudzysłowie porządek. Bardzo brutalna rzeczywistość. Łamanie psychiki ludzi poprzez manipulacje. Właśnie, łamanie psychiki i woli. Wszystkie te działania są elementami dehumanizacji, mającej na celu stworzenie amorficznej populacji o słabej woli. Często niestety jest tak, że wiele osób poddaje się systemowi, bo nie widzi innej szansy i dlatego, że są jeszcze tysiące, które robią podobnie. Innym ważnym elementem, o którym już wspomniano, jest stworzenie cyfrowej waluty w połączeniu z wprowadzeniem systemu kredytu społecznego, aby w przyszłości móc lepiej kontrolować i karać obywateli, którzy sprzeciwiają się zarządzeniom i prawom takim jak noszenie maseczek czy nieprzestrzeganie godzin policyjnych. Ponadto planowane jest powszechne obniżenie poziomu edukacji, tak aby w przyszłości tylko uprzywilejowane dzieci z elitarnych kręgów miały dostęp do wszechstronnej edukacji. Celem tego jest zniewolenie pozostałych 80% ludności, która nie będzie miała już żadnych praw do Własności. I tutaj jest niestety, powiem Wam szczerze, bardzo przykre, jak nasza polska szkoła niszczy, niszczy dzieciaki. To strasznie mocno widać przy przeskoku z systemu przedszkolnego, który jest całkiem sensowny w Polsce, do systemu szkolnego. I widać, że da się zrobić sensowny system. Te nauczycielki i nauczyciele systemu przedszkolnego są naprawdę oddani, naprawdę kreatywni, naprawdę tacy, od, naprawdę dobrą robotę robią, widać, że to działa. A potem Bach przechodzi się z tej zerówki do, um, zerówki do, do pierwszej klasy, siedzenie w ławkach, e, stricte narzucony program. Wkuwaj, zapamiętuj, odklepuj, zapominaj, bo wiadomym jest, że nie da się fizycznie tego wszystkiego zapamiętać, ale co najgorsze, miej złamany system wartości, kręgosłup moralny, bo bardzo często jest tak, że ta wiedza, którą dzieciaki są karmione w szkole, ona jest nieprawdziwa. Ona już jest przestarzała wobec powszechnie dostępnych najnowszych informacji naukowych. Dzieciaki o tym wiedzą, bo mają internet i dzisiaj informacja przedostaje się do dzieciaków kilka kilkanaście dni, jeśli nie godzin po ogłoszeniu, prawda? Eee... Mm... I on, ale jakby system edukacji, program nie nadąża tak szybko. Bardzo często zanim jakieś nowe odkrycie naukowe zostanie wprowadzone do programu, to mija kilka lat, czasem nawet kilkanaście. I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Dzieciak wie, że na przykład na lekcji fizyki uczą go głupoty. To tak nie jest, jak mówią w szkole więcej. Nauczyciel też pewnie wie. No ale nauczyciel musi zgodnie z programem i musi mówić to, co ma pokazane w tak zwanych podręcznikach dla, na, dla nauczycieli. Inaczej będzie miał problem z kuratorium. Większość nauczycieli, mając do wyboru albo postawić się kuratorium i uczyć dzieciaki prawdę, albo pff, robić to, czego system od nich wymaga, uczyć dzieciaki głupot, ale mieć spokój, wybiera. Swój własny spokój kosztem dzieciaków. No to więc uczy dzieciaki oczywistej nieprawdy. No to potem dzieciaki mają do wyboru: albo się stawiać, albo mówić, ale to, co nas tutaj uczycie, to jest oczywista głupota, oczywista nieprawda, tak po prostu nie jest. No i wtedy są problemy, bo wtedy są jedynki. Albo też zagryźć zęby i wiedzieć swoje. Ale na klasówce czy w czasie odpowiedzi mówi coś innego. I tak się łamie kręgosłup. Efektem potem jest to, że ty na przykład wiesz, że kagańce nic nie dają, ale nosisz te kagańce. Dla świętego spokoju, tak jak wcześniej w szkole, dla świętego spokoju mówiłeś jakieś kompletne głupoty. Na przykład na lekcji biologii, fizyki. Najczęściej są jakieś zmiany, prawda? I program nie nadarza. Nie mówiąc dużo o kwestiach związanych z informatyką. Wiecie, najmniejsze jest to, jak ja jakiś czas temu rzuciłem na blogu, że za czasów, gdy ja byłem w podstawówce, jak mieliśmy informatykę, to było, Boże, jak wiele lat temu, to nauczycielka, która kompletnie nic nie ogarniała z tych komputerów, ale wiecie, to były lata 80., końcówka 80., początek 90., nauczycielka kazała nam wkuwać na pamięć klawiaturę. I potem były klasówki, oczywiście bez udziału komputerów, na których to, na przykład, było pytanie, jaki klawisz na klawiaturze znajduje się przy literze K z prawej strony. I mówiąc krótko, trzeba było wkuwać klawiaturę na pamięć. A to powiedziałem jakiś czas temu się pośmiechując, że Boże, jakie za moich czasów było porąbane. Wiecie, ile ludzi się zgłosiło mówiąc, że chwilę obecnej jest tak samo, że ich dzieci też muszą wkuwać klawiaturę na pamięć bynajmniej nie chodzi o tą część kuwerty. No, to nie zbuntować się przeciwko temu i grzecznie wkuwać klawiaturę na pamięć, więc wiecie, jak ja piszę bezzrokowo, ośmioma palcami, ja nie wiem, który klawisz znajduje się przy którym, no, To jest po prostu, no, jak to się chyba ładnie mówi, pamięć mięśniowa, nie? Tak to jest, tak się łamie wolę. Bo to jest bez sensu. Ale robisz rzeczy, które są bez sensu. Bo. Bo tak jest wygodniej. Te 15 minutowe miasta też będą wygodniejsze. Wszystkie te działania są elementami dehumanizacji, mającej na celu stworzenie amorficznej populacji o słabej woli. Często niestety jest tak, że wiele osób poddaje się systemowi. Bo nie widzi innej szansy i dlatego, że są jeszcze tysiące, które robią podobnie. Innym ważnym punktem, o którym już wspomniano, jest stworzenie cyfrowej waluty w połączeniu z wprowadzeniem systemu kredytów społecznych, aby w przyszłości móc lepiej kontrolować i karać obywateli, którzy sprzeciwiają się zarządzeniom i prawom, takim jak noszenie maseczek czy nieprzestrzeganie godzin policyjnych. Ponadto planowane jest powszechne obniżenie poziomu edukacji, tak aby w przyszłości tylko uprzywilejowane dzieci z elitarnych kręgów miały dostęp do, yy, do wszechstronnej edukacji. Celem tego jest zniewolenie pozostałych 80% ludności, która nie będzie miała już żadnych praw ani własności. I jednocześnie będzie zagłupia żeby to zrozumieć. Większość ludzi nie jest poinformowanych o tym, jak poważne skutki będzie miała dla nich ta agenda. Przyczyny tego mogą być różne. Zdecydowanie najważniejszym powodem jest to, że jak już wspomniano, realizacja odbywa się w bardzo sprytny sposób, a mianowicie poprzez inscenizację wymyślonych kryzysów takich jak korona czy klimat oraz szerzenie propagandy strachu. Skonstruowanie hipotetycznej sytuacji ekstremalnej jest, jak widzieliśmy na przykładzie korony, bardzo łatwe do przeprowadzenia przy pomocy garstki dobrze opłacanych naukowców. No nie, jeszcze media są do tego potrzebne. Nieważne, czy jest to symulowana zaraza, kłamstwo klimatyczne, dwutlenek węgla, czy Pozorowanie skażenia nuklearnego. I żeby nie było wątpliwości, COVID był jak najbardziej prawdziwy i, i zmiany klimatu też są jak najbardziej prawdziwe. Tutaj rozumiem, że chodzi o to, że to jest wykorzystywane do niecnych celów. Ludzie poprzez szerzenie propagandy kryzysowej wpadają w stan szoku, w którym racjonalne myślenie przestaje być praktycznie możliwe. Oznacza to, że ludność jest w roku tak czy inaczej, w worku tak czy inaczej, ponieważ jest rozregulowana i przytłoczona sytuacją. Daje to elitom idealną okazję do skutecznej realizacji swoich planów. Najważniejszym warunkiem jest to, że mass media i wybrany krąg ekspertów i naukowców są w gotowości, co jest oczywiście łatwe, ponieważ są dobrze opłacani za to. No nie, no jeszcze do tego jest system represji. Jak spróbujesz powiedzieć coś, co jest nieprzychylne, w drugą stronę, obnażyć jakieś kłamstwo, no to jesteś atakowany, prawda? A, aż do tego, że zamkną ci usta, usuną cię z tych mediów lub nawet mogą próbować cię chcieć aresztować. Jak już dobrze wiadomo, pieniądze Korony płynęły jak wodospad gara. Co w sytuacji prawdziwej katastrofy nie byłoby możliwe, ponieważ prawdziwi eksperci, naukowcy i dziennikarze informują i relacjonują uczciwie z własnej woli. Zamaskowana depopulacja. I to jest bardzo ciekawe. Pamiętacie, jak ostatnio wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, pani Kamala Harris, się wzięła i wygadała o depopulacji? Ona tam pojechała na jakiś yy, uniwersytet. I w, w przemówieniu powiedziała coś w stylu: cytuję to z pamięci, więc mogę troszeczkę się mylić: że jeśli zainwestujemy w zieloną energię, pozbędziemy się spalin, to i, i zmniejszymy populację, to nasze dzieci będą mogły oddychać czystym powietrzem. No i tam potem twierdziła, że. Ona się przejęzyczyła, tylko cały pit polega na tym, że ona się nie poprawiła. Jakbym ja się przejęzyczył, i nie wiem, powiedział zamiast nie wiem e, sałatka trucizna, no to prawdopodobnie od razu bym się mm, od razu bym się poprawił, prawda? A ona się poprawiła, a w zasadzie nie tyle poprawiła, co stwierdziła, że się pobyliła. Dopiero jak nagranie wyciekło. Do sieci i ludzie się oburzyli i stwierdziła, że jej wcale nie chodziło o ograniczenie populacji, tylko o ograniczenie poziomu zanieczyszczeń, przejęzyczenie. Co jeszcze wskazuje na to, że pani Kamala Harris po prostu wybitnie kłamała, że się przejęzyczyła i że naprawdę jej chodziło o depopulację, ograniczenie populacji, to to, że ludzie, do których ona mówiła na tej uczelni, gdy usłyszeli od prezydent Stanów Zjednoczonych, że. Ona chce ograniczać populację, to nie zarogowali jakimś jękiem czy inną formą zdziwienia, że co ta kobieta mówi, tylko zareagowali oklaskami. No więc nawet jeśli ona się przejęzyczyła, to znaczy, że miała wyjątkowo dziwne audytorium, które zareagowało euforią na informację o tym, że ona chce zmniejszać liczbę ludności. Chyba jest to coś dziwnego, tak mi się wydaje. Zamaskowana depopulacja. W przypadku opowieści wysokiego lotu sprawa wygląda inaczej. Bo przecież najpierw trzeba skłonić naukowców i dziennikarzy do zniszczenia ich dobrego imienia, reputacji, która okazuje się szczególnie zła, gdy sprawy idą źle. Kolejnym punktem, który często jest wymieniany w związku z agendą 2030, jest redukcja populacji. Oczywiście brzmi to absurdalnie, bo przecież nikt nie wyobraża sobie, że rządy są w stanie świadomie pozwolić ludziom wejść do dezintegratora, tak to nazwijmy. Ale co jeśli jest to robień, robione pod fałszywym pretekstem, jak na przykład w przypadku zarazy? Że to robi jakąś różnicę, i zwróćcie teraz uwagę, że zaczęto nagle mówić o kosmitach. Jakie to wygodne, jakby na przykład przylecieli kosmici i zrobili tutaj jakąś inwazję, i nagle cała masa ludzi by zginęła. Przecież ci kosmici, jakby robili jakąś inwazję, to na pewno nie lataliby z karabinami, i nas nie próbowali likwidować, tylko by użyli do tego jakichś zaawansowanych technologii, nie? Takich, które by sprawiały, że padalibyśmy jak muchy, nie bardzo wiedząc na co, dlaczego, po co. Tak mi się to skojarzyło. Nie wiem dlaczego. Mówiąc przesadnie, mamy do czynienia z quasi-maskowaną depopulacją, bo mają do czynienia z wątpliwą i niesprawdzoną substancją, rzekomo opracowaną w bardzo. W krótkim czasie. Stosowaną na tle śmiertelnej zarazy, którą wszyscy ogarnięci strachem przed zarazą przyjmą z podziękowaniem, ale nie zastanawiając się głębiej nad ewentualnymi konsekwencjami. Ponieważ liczba obywateli chętnych do przyjęcia okazała się najwyraźniej niższa niż oczekiwano, podobno globalnie 60%, pojawiły się groźby przymusowego przyjmowania, a teraz robi się naprawdę ciekawie. O tym już tutaj informowałem, że planowany traktat pandemiczny Światowej Organizacji Zdrowia ma w przyszłości regulować, jakie środki mogą być podejmowane w poszczególnych krajach w przypadku ogłoszenia pandemii. Oznacza to, że w przyszłości władza będzie należała do WHO. No i to jest niestety prawda. Światowy traktat pandemiczny jest niestety czystą prawdą. WHO, które moim zdaniem w czasie zarazy, Samo się ośmieszyło. E, mówili nam, że musimy przyjąć preparat, bo inaczej to będzie jakaś. E, um, jakimś takim absurdem totalnym, nie. Znaczy oni mówili, że jak nie przyjmiemy tych preparatów, to, to, to wszyscy wymrzemy. No, większość, duża część ludzi nie przyjęła i nic się nie stało. Zwłaszcza to po Polsce dobrze widać, gdzie. W grudniu jeszcze nie wolno nam było wo na święta się z rodziną spotkać, jeśli się nie przyjęło preparatu. A dwa miesiące później już mogliśmy na wiele miesięcy przyjąć pod swój dach obcych ludzi, którzy zwykle byli bez preparatu, prawda? E I niestety, y y niestety, jakby to powiedzieć, no. To, że ten, te WHO, które do no, no się ośmieszyło, teraz rzeczywiście próbuje dać sobie władzę mm, rządu światowego, że WHO rzeczywiście, gdy ogłosi stan epidemii na świecie, pandemii, będzie mogło kazać, nakazać poszczególnym rządom określone działania. Przestanie być ciałem doradczym, stanie się rządem światowym. Oto najważniejsze, kluczowe punkty traktatu w skrócie. W dniach 5-7 grudnia 2022 przedstawiciele państw członkowskich WHO spotkali się w celu wypracowania globalnego porozumienia pandemicznego, które m.in. przewiduje obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi oraz przeciwko wszystkim innym. Planowanym typom wirusów. Porozumienie ma zostać podpisane w maju 2024. Dyrektor Generalny WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus powiedział na konferencji poświęconej porozumieniu pandemicznemu: Pandemia COVID-19 pokazała, że globalne bezpieczeństwo zdrowotne nie może być. Pozostawione dobrowolnym mechanizmom lub dobrej woli. Naszym zdaniem, nowy instrument może być skuteczny w ochronie przyszłych pokoleń przed pandemiami i tylko wtedy, gdy będzie wiążącym porozumieniem chroniącym wolności indywidualne i suwerenność państw. Nie wiem, jak można chronić wolność indywidualną przez głęboko idący przymus. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, traktat powinien zostać podpisany najpóźniej w maju przyszłego roku. A o tym się w ogóle nie mówi, nie? Ja mam na ten temat trzy materiały, wszystkie trzy zostały zablokowane. Każdy może sobie wyobrazić, co to oznacza. Po podpisaniu traktatu świat znajdzie się pod rządami Światowej Organizacji Zdrowia, ewentualnie już innej nowo powołanej organizacji w ramach agendy 2030. Jak widzicie, realizacja wielkiego resetu jest już w pełnym toku, bez waszego zauważenia czegokolwiek. Ponieważ informacje te są celowo zatajane przed, waszym, przed wami przez media. No, bo w mediach to tylko i wyłącznie w tym momencie Ukraina, Ukraina, Ukraina. I to raz wygrywa, raz przegrywa. Raz Putin straszy, raz Putin się boi. Nie? I. Co 2-3 dni informują nas o kolejnym, największym zmasowanym ataku rakietowym Rosji, jednocześnie twierdząc, że Rosji już dawno skończyły się rakiety. Czemu oni w nich strzelali, pojęcia nie mam. Porozumienie o przyspieszeniu realizacji agendy 2030 zostało już podpisane przez Klausa Schwaba i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa w maju ubiegłego roku. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, że dlaczego to podpisywał Klaus Schwab? Przecież to jest formalnie nikt. Jego nikt nie wybrał, to jest po prostu szef pewnego stowarzyszenia. Do dziś e, prawdziwe plany agendy leżą we mgle, bogatych w frazy słów z ust Klausa Schwaba, według którego celem wielkiego resetu jest stworzenie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa w, w, w swoim dziele e, COVID-19 The Great Reset. Pisze. Czwarta rewolucja przemysłowa zmieni nie tylko to, co robimy, ale również to, kim jesteśmy. Wpłynie na naszą tożsamość i wszystkie związane z nią kwestie. Nasze poczucie prywatności, nasze pojęcie wolności, nasze wzorce konsumpcji, czas, jaki poświęcamy na pracę i wypoczynek oraz sposób, w jaki rozwijamy nasze kariery. Ze zdań jasno wynika, że są to. Wykrocze, wkroczenia w wolność każdego obywatela. Innymi słowy, w przyszłości nikt nie będzie mógł samodzielnie decydować o swoim życiu, ponieważ wszystko będzie regulowane z centralnego komitetu. Dalej, Szwab pisze. Świat nie będzie już taki sam, kapitalizm przyjmie inną formę. Będziemy mieli zupełnie nowe rodzaje własności obok własności prywatnej i publicznej. Największe międzynarodowe korporacje wezmą na siebie większą odpowiedzialność społeczną. Będą aktywniej uczestniczyć w życiu publicznym i wezmą odpowiedzialność za dobro wspólne. Te stwierdzenie wezmą odpowiedzialność to tak naprawdę należy rozumieć wezmą część władzy. Polityk jak bierze władzę, to on nie mówi, że tutaj biorę władzę i teraz będziecie musieli robić to, co ja wam każę. Polityk mówi, że biorę za coś odpowiedzialność, ale on nigdy nie bierze odpowiedzialności. Odpowiedzialność polega na tym, że jak się coś strzani, to się na przykład ponosi konsekwencje. Polityk nigdy nie ponosi konsekwencji. Co najwyżej wymyślili sobie coś takiego, co się nazywa um, co się nazywa E, odpowiedzialność polityczna, która z grubsza sprowadza się do tego, że nam, obywatelom, pozwala się nie zagłosować w kolejnych wyborach na danego polityka. I to ma być odpowiedzialność. To tak jakby złodziej, który jest złapany za rękę na kradzieży, mówił, że ponosi odpowiedzialność, bo nie pozwoli mu się już więcej kraść. No nie, złodziej ponosi odpowiedzialność, gdy idzie do więzienia. Tak więc w tej agendzie nie chodzi tylko o stworzenie nowego systemu gospodarczego, chodzi o zniesienie własności prywatnej i prywatności. W przyszłości duża część ludzi ludności świata będzie mieszkała, mieszkała w jakimś komunalnym mieszkaniu bez własnej kuchni i łazienki. Potwierdza to m.in. Duńska polityk ida Auken w artykule z 2016 roku, który został opublikowany równolegle z dorocznym spotkaniem Światowego Forum Ekonomicznego. To jest ta, bodajże od nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Gł głowy za głowami. Interesujące pozostaje pytanie, czy głowy takie jak Klaus Schwab i George Soros są faktycznie inicjatorami agendy, czy też są jedynie ustami znacznie bardziej wpływowych osób z szeregów Deep State. Faktem jest, że prawdziwi e, prowodyrzy dystroficznych planów sami nie wystąpią publicznie. Pozostaną w cieniu, jak to zwykle bywa w przypadku mafii. Nikt nie zna ich twarzy ani nazwisk. Wszystko, co mają do powiedzenia społeczeństwu mówią przez ludzi takich jak Szwab czy Soros. E, co e, co prowadzi nas prosto do kolejnego pytania, mianowicie kim jest ukryta w głębi siła cienia, której nikt tak naprawdę nie zna. Możliwych odpowiedzi może dostarczyć wydana w, w 1980 roku książka pod tytułem The American Establishment, czyli Amerykański Establishment, autorstwa politologów Leonarda i Marka Silka. Którzy przyjrzeli się bliżej mechanizmom podejmowania decyzji przez państwa. Duetowi autorów udało się rzucić światło na pięć największych instytucji, przez które rządzone są Stany Zjednoczone: są to Uniwersytet Harvarda, New York Times, Fundacja Forda, Think Tank Booking Institution oraz Council of Foreign Relations. Prywatna instytucja, która w zasadzie ustala politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Rada Stosunków Zagranicznych jest ściśle powiązana z niesławną Komisją Trójstronną rodzajem klubu, który skupia największych bankierów i korporacje, a także światowych przywódców, w celu poszukiwania rozwiązań dla palących problemów światowych. Kto jednak stoi za tymi tajemniczymi organizacjami? Jeśli takie, jest takie stare powiedzenie, że ten, kto ma pieniądze, określa tego, kto ma władzę. W tym przypadku chodzi o trzy wielkie rodziny, których nazwiska są powszechnie znane opinii publicznej, ale mało kto kojarzy je z wpływaniem na światową politykę. Ich nazwy to Rockefeller, Rothschild i Morgan. Co ciekawe, wszystkie te trzy rodziny były swego czasu omówione u nas tutaj na kanale wideoprezentacji w Zielonej Poświacie w takiej podserii. Hmm, rodziny Illuminati. Taka ciekawostka. I zwróćcie teraz, taka, jeszcze taka jedna ciekawa sytuacja. No, drodzy państwo, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście bardzo bogaci, ale tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bogaci. No, macie po prostu niesamowicie dużo pieniędzy. Czy Pozwolicie na to, żeby jakaś banda nieokrzesańców, która wzięła się nie wiadomo skąd, bo wcześniej nikt ich nie znał, po prostu ktoś tam na nich zagłosował i oni mają władzę. Oni są politykami, oni są prezydentem na przykład czy premierem, w zależności w jakim rządzie, że oni mogą wam coś zabrać. Przecież demokracja polega na tym, że władza teoretycznie należy do większości, więc taka większość może zdecydować na przykład, że ci, którzy mają bardzo dużo, mają oddać. Czy żyjąc w takim systemie, w którym mogą ci zabrać wszystko, co tylko masz, bo będą chcieli, ty zgodzisz się na to, żeby nie mieć kontroli rządzących? Raczej będziesz chciał tych rządzących kontrolować, że ty nie musisz rządzić, ale ty decydujesz, kto będzie rządził i jak będzie rządził. W ten sposób zmienisz rządzących de facto tylko i wyłącznie w Zarządzające. Rodziny te nie tylko kontrolują przepływy finansowe, ale również są właścicielami ogromnych firm, a szczególnie Rockefellerowie. Mają duży wpływ na światowe wydarzenia polityczne, ponieważ wiele walnie przyczynili się do założenia Klubu Rzymskiego i Komisji Trójstronnej. Dla niewtajemniczonych środowisk często trudno jest prześledzić szlak pieniędzy w splocie. Kapitału bankowego i przemysłowe, przemysłowego. Wymiar samych tylko firm pod kontrolą dynastii Rothschildów jest gigantyczny. Dalej zwróćmy uwagę na pewne fundusze, które de facto kontrolują firmy. Takie chociażby fundusze jak BlackRock. Przecież oni kontrolują większą część firm w Stanach Zjednoczonych, bo są po prostu ich współwłaścicielami. Tylko tyle i tyle. I robią to całkowicie oficjalnie. A kto kontroluje BlackRock? Kto ma udziały w BlackRocku? Nie. Wymiar samych tylko firm pod kontrolą dynastii Rockefellerów jest gigantyczny. Są to ExxonMobil, Chevron, Texaco BP, Amaco, Marathon Oil, Freeport, Mac Moran. Quicker Oats, Asarco, United Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Bank, e, Wasting House, Hewlett Packard, Pfizer, Ten Pfizer, Motorola, Monsanto i wiele innych. No, kontro... wyobrażacie sobie, jaki to jest świetny biznes, kontrolować jednocześnie firmę, która Dostarcza ludziom żywność, często bardzo niezdrową, przez to ludzie chorują, na przykład na raka, i jednocześnie kontrolować firmę, która na tym, że ludzie chorują, zarabia. No to jest po prostu perpetuum mobile. To tak, jakby ktoś, kto jest właścicielem na przykład zakładu wulkanizacyjnego, jednocześnie kontrolował drogę i na tej drodze rozrzucał gwoździe po to, żeby Ludzie mieli niszczone opony, nie? Genialne. Niszczysz ludziom opony w samochodzie, a potem bierzesz pieniądze za ich wulkanizację. No przecież, jakby to się wydało, no to by się ludzie straszliwie zbuntowali, bo to chodzi o ich samochody. A to, że te same podmioty kontrolują dostawców żywności, która jest po prostu schemizowana, wysoko przetworzona, sztuczna, niezdrowa, powodująca choroby. I tych, którzy że zarabiają na tym, że ludzie chorują, nie ma sprzeciwu społecznego. To jest coś niesamowitego. W ciągu wieku, wielu dekad Imperium Rockefellera stało również za usunięciem i mianowaniem licznych głów państw w banalnych rewolucjach kolorystycznych na całym świecie. Nelson Rockefeller, który w latach 1984-1987 był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, w wywiadzie dla Playboya opisał kredo swojej rodziny w następujących słowach. Wierzę w planowanie: ekonomiczne, społeczne, polityczne, wojskowe i globalne. To jest też moim zdaniem, niesamowite, że takie odkrywanie kart, takie przyznawanie się następuje właśnie bardzo często w telewizji śniadaniowej, w artykule dla Playboya, czy w jakichś takich innych miejscach, gdzie, gdzie oni czują się pewnie, a gdzie jednocześnie no, nikt do końca nie będzie traktował tego poważnie, no bo przecież to jest tylko wywiad dla Playboya, nie? Nadszedł czas, aby uświadomić sobie, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak globalny rząd cieni, który nie planuje niczego dobrego dla przyszłości ludzkości. Nie jest jeszcze za późno, aby działać. Jeśli zrobi się 500 osób, to nie wystarczy, ale jeśli zrobi się 500 milionów lub miliard osób, to wystarczy, aby na zawsze zrujnować plany tych władców. A co Wy na ten temat myślicie, to bardzo proszę, piszcie komentarzach. Wszystkiego dobrego.